Dziś zapoznaliśmy się z nowoczesnym sposobem wywozu odpadów komunalnych, a także odwiedziliśmy Redzikowo, w którym powstaje muzeum upamiętniające 28. Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Na zakończenie słów kilka na temat organizowanego przez PGK konkursu plastycznego dla młodzieży. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy! Słupskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaopatrzyło się w kolejny dwukomorowy samochód do zbierania odpadów. Nowoczesna śmieciarka potrafi jednocześnie odbierać dwa różne typy odpadów komunalnych bez ryzyka ich wymieszania. Wyposażony w nadajnik GPS i wagę, samochód marki MAN umożliwi również jednoczesny odbiór śmieci zarówno z gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, eliminując konieczność wysyłania przez PGK dwóch osobnych ekip. Dzięki nowoczesnym technologiom nawet tak prozaiczna czynność jak wywóz nieczystości może zostać znacznie usprawniona. Pomimo sporych kosztów związanych z zakupem nowego typu pojazdów, w dłuższej perspektywie czasu inwestycja z pewnością zacznie się zwracać. To będzie muzeum pod chmurką. Tak mówią o pomnikach samolotach byli piloci z jednostki w Redzikowie. Przy czterech maszynach stanie także obelisk upamiętniający lotników, którzy zginęli na służbie. Migi, które służyły w 28. Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, przez lata stały na terenie dawnej jednostki. W maju pomniki musiały opuścić teren wojskowy, bo na dawnym lotnisku powstaje amerykańska baza przeciwrakietowa. Maszyny stanęły na skarpie przy jednym z bloków na terenie dawnego wojskowego osiedla. Wcześniej wszystkie przeszły gruntowny remont. Przez ostatnie miesiące członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego zagospodarowali teren wokół pomników. Przygotowali specjalne tabliczki z informacjami na temat dawnej jednostki samolotów. W centrum stanął obelisk, na którym umieszczona będzie tablica pamiątkowa. Odsłonięcie obelisku i tablicy, jak oficjalne otwarcie muzeum, ma odbyć się w najbliższą sobotę o godzinie 12. Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród młodzieży jest celem organizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej konkursu pod tytułem Wspólnie dbamy o środowisko. W tegorocznej edycji oprócz młodzieży ze Słupska wziąć również udział mogą uczniowie z gmin Dębnica Kaszubska, Trzebielino, Główczyce i Kobylnica. To właśnie w urzędach tych gmin odbędzie się selekcja prac w pierwszym etapie konkursu. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.pgkslupsk.pl.